Przed cudny poranek, a tak cieplutko, że człowiek chętnie by zdjął kurteczkę i po prostu przedefilował do figury, jak to się mówiło za moich czasów młodzieńczych. A dzisiaj myślę, że wiele osób zna to określenie. No, ośmieliłam się dzisiaj po prostu nagrać ten filmik idąc. Więc od razu przepraszam za małe wahania telefonu, ale jest tak cichutko i nie ma wiatru. Jestem na odkrytej przestrzeni. Słońce grzeje teraz w plecki. Jest przecudnie. Co za dzień. Co za dzień. Coś wspaniałego. Przyroda. Nawet z daleka widzę pana, który wybrał się na poranne bieganie. Ciekawe, gdzie się tak pięknie opalił. Bo jest golusieńki. Odsłonięty torsik. No, no, nawet dobrze zbudowany człowiek młody. Ale koniecznie musi to pokazać. No cóż, jeśli dobrze się z tym czuję, czemu nie? Przepiękny dzień. Po prostu chce się żyć. A dzisiaj taka myśl mi wpadła w ręce, że moja energia może mieć wpływ na innych. No toż to przecież żadne odkrycie Ameryki. Przecież wiadomo, że jeden człowiek wpływa na drugiego. Ale warto się nad tym chwilkę zastanowić. Bo jeśli rzeczywiście tak jest w istocie, myślę, że nie ma nikogo, kto by zaprzeczył czemuś takiemu, że potrafimy na siebie działać, oddziaływać. To dobrze chyba zadbać o tą dobrą energię. O tą radosną energię, która może innego człowieka naładować czymś optymistycznym. Warto się nad tym zastanowić i po prostu to robić. Przed chwilą porozmawiałam z panią, ale nie dlatego, żeby już zaraz jakieś robić testy, jak to z tą energią jest, ale szła ze swoim przecudnym pieskiem, pięknym umaszczeniu, kundelkiem. No i kilka zdań przemiłej rozmowy. Krótka historia pieska, który został wzięty ze schroniska. I muszę powiedzieć, że tak miła rozmowa, która, no, można powiedzieć, doszło do wymiany energii przez sympatycznej pani i mnie. Też przez sympatycznej oczywiście. Rozmowa była szczera, bezpośrednia i serdeczna. A piesek naprawdę śliczny. No właśnie, i to są te proste, takie najbanalniejsze sposoby, żeby tą energię, którą mamy, przekazywać innym, a może czasami na nich wpłynąć i po prostu wspólnie pocieszyć się czymś dobrym. To chyba jedyny sposób, żeby to życie było piękne. A tu takie listeczki. Proszę bardzo. Czy dzisiaj mój filmik z otwartej przestrzeni? Uwielbiam przestrzeń. Uwielbiam dal. Myślę, że niewiele jest ludzi, niewielu ludzi jest takich, którzy tego nie lubią. Ale zdarza się, że człowiek lepiej się czuje w przestrzeni ograniczonej. A ja lepiej się czuję w takiej. A tam z daleka widzę dwa ptaszki piękne, które sobie lecą.
zaprzyjaźnione ze sobą może będą wiły gniazdko. No wczoraj, mimo moich usilnych starań, dzięciołka nie było widać na tym moim filmiku. Ale dobrą wolę wykazałam. A tam ptaszyna się odzywa. No nie wiem, czy będę tam podchodziła jeszcze, żeby się tutaj nie zabić o tą trawę, ale może. O, o, słychać go. Że pięknie. No i wracając do tego, co powiedziałam. Dobra energia, którą możemy się napakować, a potem podzielić z innymi. I o to w tym wszystkim chodzi najbardziej. Dzielenie się radością to jest podwojona radość. Dzisiaj przeczytałam rano kilka komentarzy na moim YouTube. No i co dzień zaczynam radośnie, bo są tak przemiłe, że dla tych chwil warto żyć. Oczywiście, że zdarzają się i takie, że ktoś napisze, nawet nie będę przytaczała jak. I tego akurat zupełnie nie rozumiem, że ktoś chce mnie obrazić. Bo niby dlaczego? Wykonuję jakąś robotę, z której ta osoba może skorzystać, a jak nie chce, jej się to nie podoba, to po prostu może tego nie robić. Ale obrażać kogoś, wtedy myślę sobie, ojej. Najpierw robi mi się smutno. Potem myślę sobie, a no pewnie to moje nagranie nie jest takie idealne. A potem serdecznie mi żal tego człowieka. Pomyślę sobie wtedy, jejku, ile ten człowiek ma do zrobienia, żeby po prostu się tego pozbyć. Bo wysyłanie takiej energii to jest dopiero paskudna rzecz. Po co? Czy ten ktoś się wtedy lepiej czuje? Zawsze się nad tym zastanawiam. Jak ktoś jest złośliwy albo nieprzyjemny dla drugiego człowieka, myślę sobie, po co? Czy samopoczucie się poprawia wtedy? Jejku, no chyba nie. Ale pomijając ten smętny temat, bo przecież to jest życie. Jest i tak, i tak. Ale dobrze jest przede wszystkim mieć serce wypełnione miłością, życzliwością, dobrą energią, którą można dzielić w nieskończoność. Bo to jest niewyczerpane źródło. I to jest najwspanialsze w tym wszystkim. A tutaj krzaczoreczek jaki przepiękny. Urodziwe. Wszystko dla dobrej energii, którą właśnie wysyłam i którą uwielbiam się dzielić, bo wtedy można zmienić świat. Co za widok. Jeszcze małe ujęcie. Dziecięcej radości, jejku. Albo mi się zdaje, ale to tak, jakby dzieci szły na wycieczkę. Boże, dawno już nie widziałam czegoś takiego. To jest wspaniałe. I chyba mi się nie wydaje. Dziecięcy, radosny jazgot. Bierzmy z nich przykład. Bo dzieci umieją się cieszyć bez powodu. I trzeba się tego uczyć. Ole czad! Dzieci na wycieczce, ja nie mogę.
będzie tego widać na moim filmiku, ale ucho mnie nie pomyliło. Dzieciaki idą do lasu, hurra, hurra, hurra. Co za piękne odgłosy. No właśnie, pełne energii, radości i beztroski. Czego właśnie wszystkim dzisiaj życzę. Ciekawe, co to za ptak tak w powietrzu się zatrzymał. A no właśnie, no już odleciał. Ale chyba małe polowanko planował. Pięknego dnia. I nie zapomnijcie swoją piękną energią podzielić się z innymi.